Jak informowaliśmy na naszym bliźniaczym kanale Zmiany na Ziemi, bardzo wielu internautów interesuje się obecnie popularnym wydarzeniem na Facebooku dotyczącym rzekomego szturmu na tajną bazę wojskową znaną jako Strefa 51. A więc korzystając z rosnącego zainteresowania tym zagadnieniem, stwierdziliśmy, że warto zwrócić waszą uwagę na liczne niezwykłe i często dość spektakularne zdarzenia, jakie zachodziły w jej okolicy na przestrzeni lat, lub po prostu w jakiś sposób jej dotyczyły. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy może od podstaw. Strefa 51 znajduje się w stanie Nevada i od kilkudziesięciu lat przyciąga zwolenników UFO, którzy twierdzą, że w okolicy tej bazy bardzo często można spotkać niezidentyfikowane obiekty latające. Co jakiś czas pojawiają się też sugestie, że na terenie bazy znajdują się przechwycone pojazdy UFO, w tym ten z Roswell. A do tego, Strefa 51 ma być również miejscem, gdzie dochodzi do industrializacji zreplikowanych technologii kosmitów. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że sam fakt istnienia tego obiektu wojskowego nie był tak do końca pewny, przynajmniej jeszcze do niedawna. Podczas gdy sam incydent z Roswell, który rozprzestrzenił informacje na temat Strefy 51, miał miejsce jeszcze w 1947 roku, to odtajnienie dokumentów z archiwum państwowego w George Washington University miało miejsce dopiero w sierpniu 2013 roku. Wynika z nich, że słynna Strefa 51 rzeczywiście istnieje, jednak zdaniem oficjeli rządowych nie jest to tajna baza eksperymentująca z technologią obcych, a raczej jest to poligon doświadczalny dla superbroni, należący do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Potwierdzenie istnienia tajnej bazy wojskowej przez oficjalną instytucję było oczywiście sporym zaskoczeniem, jednak nastąpiło to, ponieważ dziennikarze zwrócili się do oficjalnych źródeł o pewne informacje na temat tajnego samolotu szpiegowskiego U-2, który w pewnym momencie był związany z bazą w Nevadzie. Nie należy jednak przy tym zapominać, że samo istnienie tej pustynnej bazy nie jest szczególnym zaskoczeniem, bo liczne zdjęcia satelitarne umiejscowiły ją już dawno i nawet obecnie odszukanie tego kompleksu na dostępnych w internecie mapach nie jest rzeczą trudną. Jednak przyznanie się do jej istnienia było odebrane jako mocny krok w kierunku ujawnienia innych tajnych projektów skrywających się w jej wnętrzu. Temat kontaktów trzeciego stopnia, do których rzekomo miało dojść w latach 50. ubiegłego wieku, został poruszony podczas jednej z konferencji o UFO, która również miała miejsce w 2013 roku. Wówczas ujawnił się na niej anonimowy pracownik CIA, który zgodził się opowiedzieć, co widział w roku 1958 w okolicach słynnej Strefy 51. Urzędnik opowiadał w skrócie historię swojej służby w CIA oraz tego, jak dochodził do odpowiedniego stopnia dostępu do informacji. Powiedział, że był pracownikiem zaangażowanym w projekt Blue Book, który miał na celu systematyczne badania niezidentyfikowanych obiektów latających. Według niego realizację projektu rozpoczęto po upadku dużego obiektu w Nowym Meksyku w Roswell. Świadek opowiadał na przykład o tym, że w jednym z tajnych hangarów już pod koniec lat 50. widział dyskoidalne pojazdy, które zaparkowane pozostawały w zawisie nawet w hangarach, co sugerowałoby wykorzystanie w nich jakiejś formy antygrawitacji. Oprócz tego twierdził, że w jednym z wielkich pomieszczeń w Strefie 51 widział jeszcze wtedy oficjalnie nieistniejący samolot szpiegowski U-2 oraz wczesną wersję słynnego Blackbirda. Jednak zdecydowanie najbardziej szokuje opowieść o kontakcie rządu Stanów Zjednoczonych z obcymi. A miało się to rzekomo stać w czasie prezydentury Eisenhowera, a oprócz prezydenta USA w międzygatunkowym spotkaniu wzięli udział na przykład przyszły prezydent Richard Nixon oraz szef FBI John Edgar Hoover. Obcych, których widział, świadek określił jako wyglądających azjatycko, ale z dużo większą częścią mózgową, niewielkim nosem oraz małymi oczami, wyglądającymi na zapadnięte. Według niego wyglądali na humanoidy, ale zdecydowanie nie jak ludzie. Podczas gdy wydawałoby się, iż piramidy to domena starożytnych cywilizacji, również i Strefa 51 posiada na swoim terenie piramidalny obiekt. Został on wypatrzony jeszcze przed 7 laty za pomocą analiz zdjęć satelitarnych. I niemal od razu pojawiły się spekulacje, że amerykańska armia wie, jaki rodzaj energii emitują piramidy i usiłuje zbudować miejsce, z którego można byłoby ją czerpać. Z tym, że nieodpowiedzianym pozostaje pytanie, czerpać po co lub do czego.
Szczególnie zastanawiające jest to, że ta konkretna piramida posiada podstawę trójkąta, podczas gdy zwykle mają one podstawę czworokąta. Ale poza tą różnicą, struktura z bazy w Nevadzie przypomina piramidy obserwowane na całym świecie. Na przykład na płaskowyżu w Gizie. Pojawiły się oczywiście też wyjaśnienia mające ukoić skołatane nerwy sceptyków i oficjalnie obiekty te są eksperymentalnym zestawem radarowym nowego typu. Czy jest to więc piramida, czy radar? Pewności nie ma i z całą pewnością długo jej nie będzie. Rozmaici badacze od dawna zwracali uwagę, że w księżycowych nagraniach jest zbyt wiele nieścisłości. Sugerowano wręcz, że całe lądowanie, które dzięki telewizji oglądano na całym świecie, było sfilmowane w studiu zlokalizowanym w strefie 51, a jego wyreżyserowaniem zajął się sam Stanley Kubrick. Zapewne tego typu teorie pozostałyby w sferze spekulacji, jednak już w 15 lat po śmierci tego genialnego reżysera pojawiło się zdumiewające nagranie, w którym to artysta rzekomo przyznaje się do tego, że rzeczywiście pomógł w sfingowaniu oszustwa wszechczasów, a więc fałszywego lądowania Amerykanów na Księżycu. Podczas gdy głoszone w nim rewelacje są szyte bardzo grubymi nićmi, to zgodnie z historią, wywiad, w którym padają te sensacyjne deklaracje, miał zostać nakręcony w marcu 1999 roku. Wtedy to z filmowcem spotkał się Patrick Murray, a dowodem spotkania była promocja ostatniego filmu Amerykanina Oczy szeroko zamknięte. Jak twierdzi Murray, w pewnym momencie rozluźniony kolejną szklaneczką niebieskiego Johna Walkera, Kubrick złożył swoje wyznanie. Murray twierdził, że Kubrick, zanim udzielił mu wywiadu, zobowiązał go do podpisania specjalnego kontraktu liczącego 88 stron. Było to tak zwane NDA, czyli Non-Disclosure Agreement, która to umowa zobowiązywała go do nieujawniania treści wywiadu przez następne 15 lat. Jak twierdzi sam dziennikarz, gdy reżyser zaczął mówić mu o fałszowaniu lądowania na Księżycu, myślał on, że robi sobie z niego żarty, ale z tonu wypowiedzi Amerykanina można było uznać, że jest śmiertelnie poważny. Patrząc na całą tę sprawę obiektywnie, powinien dziwić fakt, że Patrick Murray podzielił się swoimi rewelacjami dopiero po roku od upłynięcia NDA. Ponieważ zgodnie z umową, na którą sam się powoływał, mógł to zrobić już w 2014 roku. Czy zatem z jakiejś przyczyny nie mógł opracować tego materiału przez 15 lat? Choćby dlatego, cała ta historia nie wydaje się szczególnie wiarygodna, ale bez wątpienia ponownie rozgrzała ona dyskusję na ten temat. Jeszcze przed 3 laty nad strefą doszło również do bardzo ciekawego zjawiska atmosferycznego, które zostało do tego zarejestrowane przez świadków na filmie. Para poszukiwaczy przygód zdołała uchwycić coś dziwnego, a konkretnie chmurę w kształcie grzyba, która nagle pojawiła się na horyzoncie w miejscu, gdzie ma się znajdować słynna strefa 51. Autorzy nagrania, niejacy Jimmy i Jackie, twierdzą, że byli porażeni widokiem ogromnego pióropusza czarnego dymu, który pojawił się na horyzoncie, formując grzyb widoczny z daleka. Kiedy dotarli do ogrodzenia z wyraźnymi znakami ostrzegawczymi o zakazie wstępu, była tam już grupa 4 osób, również oglądających niezwykły dym na horyzoncie. Najpewniej nigdy nie dowiemy się, co było przyczyną tego zjawiska, jednak jak to zwykle bywa, pojawiło się co do tego kilka teorii. Część z ludzi sugeruje na przykład, że może to być połączone ze słynnym systemem HARP, mającym służyć do kontrolowania pogody. Podczas gdy inni proponowali wersję z jakimś rodzajem lokalnej geoinżynierii na pustyni. Możliwe też, że były to po prostu skutki jakiejś próbnej eksplozji lub też innego nieudanego eksperymentu. Na nasze nieszczęście, wojskowi nie odnieśli się nigdy do tej obserwacji, a więc można uznać, iż została ona zamieciona pod dywan. Jak więc widzicie, Strefa 51 to o wiele więcej niż opowieści o UFO czy też obserwacje zielonych ludzików. Otoczka tajemnicy opiewająca to miejsce czyni je jedną z najbardziej niezwykłych lokalizacji na naszej planecie. Pytania odnośnie tego, co skrywa się w jej wnętrzu, pozostają nadal bez odpowiedzi, jednak możliwe, że już za kilkadziesiąt lat przyjdzie nam je poznać. Jednak przynajmniej na razie nie robiłbym sobie co do tego żadnej nadziei. No i cóż. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł wam do gustu.
A jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie, wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.